witamy w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witam pana Wacława. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o O mentalności ludzkiej? Może dzisiaj nie. Dzisiaj o mechanizacji. No i po co nam to, panie redaktorze? Panie Wacławie, żeby przyspieszyć i usprawnić pracę w kuchni. No, na co się śpieszyć? Jak tak powoli człowiek robi, to starannie i lepiej mu wychodzi. Ma pan rację, ale jak nagle zjawiają się goście? A nie, u mnie nagle się nie zjawiają goście. Ja nie zapraszam gości. No ale nie zaproszeni goście. To nie otwieram drzwi. A jak drzwi ma pan otwarte? Dlaczego? No bo zapomniał pan zamknąć. Aha, no to mi się zdarza. No właśnie, i wtedy możemy przygotować omlet dla naszych gości. Weźmy mikser. Proszę, panie redaktorze. To jest młotek, panie Wacławie. Ale mikser. Też znałem. Też, tak. Też. To jest mikser nowy. Mamy instrukcję obsługi i zgodnie z instrukcją obsługi przygotujemy omlet dla naszych gości. Punkt pierwszy. Wsypać odrobinę mąki. Tak? Jest? Tak. Może trochę, wie pan, więcej niż odrobinę, znaczy, bo tej gości. Ile tego? O tak, troszeczkę tak. Zrobimy tutaj próbkę, oczywiście, żeby nie przedłużać. To na ilu tego siło? No weźmy, że dla pana, dla mnie i jeszcze dla jednego gościa. Następnie należy rozbić jedno jajko. Jedno. Tak, bardzo proszę. A to wapno, to zdrowe. Tak. Następnie... Przepraszam bardzo, panie redaktorze, ale interesuje mnie jedna sprawa. Gdzie tu jest włącznik? Co? Włącznik. Włącznik D4 na górze, po lewej. To jest góra. Aha, to tutaj. A następnie... Następnie należy przykryć mikser wieczkiem. Dziękuję. Smacznego. Dziękuję.